Witaj, nazywam się Łukasz Bieliński, jestem trenerem rozwoju osobistego i chciałem Cię pozdrowić z malowniczego miejsca, jakim jest jezioro Garda we Włoszech. Siedzę sobie właśnie w hotelu i chciałem Ci nagrać dla Ciebie materiał dotyczący tego, jak nasz umysł zniekształca rzeczywistość, ponieważ jest to praktycznie biologiczny mechanizm, który został stworzony przez naszą naturę, który miał służyć kiedyś temu, żebyśmy przetrwali. Kiedy biegaliśmy po sawannie i polowaliśmy na różnego rodzaju zwierzęta, świat nie był aż tak skomplikowany jak dzisiaj i proste mechanizmy myślenia wystarczały. Jeżeli na przykład w krzakach był kiedyś tygrys, no to nasz umysł tworzy pewnego rodzaju generalizację, że trzeba unikać krzaków, które później mogą być przekazywane z pokolenia na pokolenie, bo w krzakach są tygrysy i one mogą nas zabić. I generalnie wtedy to wystarczało. Natomiast w dzisiejszych czasach, kiedy świat jest dużo bardziej skomplikowany, no to nasz biologiczny mechanizm upraszczania rzeczywistości upraszcza ją zanadto i to powoduje różnego rodzaju cierpienia, ponieważ tworzymy przekonania, które mogą nas później sabotować przed tym, żeby stworzyć na przykład wspaniałe relacje, czy realizować nasze cele, czy zarabiać większe pieniądze, ponieważ mamy bardzo prymitywny sposób patrzenia na rzeczywistość. I dzisiaj właśnie chciałem Ci pokazać, dlaczego tak to funkcjonuje, jakie są mechanizmy, które to powodują i co zrobić, żeby rozszerzać tą perspektywę i widzieć więcej. Więc przede wszystkim musisz wiedzieć, że my jako ssaki, jako organizmy żywe, takie bardziej zaawansowane na przykład niż mrówki, mamy mechanizmy generalizowania, zniekształcania i usuwania informacji. Swoją drogą, inne zwierzęta, takie bardziej zaawansowane, jak psy, koty, gołębie, także mają tego typu mechanizmy, więc to jest biologiczna konstrukcja. Więc zacznijmy od usunięć. Usunięcia wynikają z tego, że nasza świadomość nie jest w stanie ogarnąć wszystkich informacji, które do nas docierają. Dlatego nasz umysł odsiewa według niego to, co jest niepotrzebne i upraszcza rzeczywistość. Upraszcza, wyciąga tylko te informacje, które są mu w tym momencie potrzebne. Oczywiście to zależy od tego, jak miałeś skonstruowany swój umysł wcześniej. Jeżeli na przykład masz w głowie informację taką, że widzisz zegarek drogi na ręce u jakiejś osoby, to nie masz wystarczającej ilości informacji, żeby stwierdzić, skąd jest ten zegarek, za ile został kupiony ten zegarek, czy ta osoba ma pieniądze na ten zegarek, czy go kupiła, czy w ogóle go ukradła, czy go dostała. Tak naprawdę nie masz informacji i twój umysł przychodzi w oparciu o to, że nie ma wystarczającej ilości informacji do zniekształceń. Zniekształceń, czyli drugiego mechanizmu błędnego postrzegania rzeczywistości, czyli po prostu jest połączenie, zegarek równa się, jest pewna szufladka w głowie otwierana, wyciągana, jest karteczka, jest napisane w tej szufladce, że drogi zegarek równa się bogaty człowiek. Co nie do końca może być zgodne z prawdą, bo tak jak Ci powiedziałem wcześniej, ten zegarek mógł zostać ukradziony. Być może to jest w ogóle podróbka, być może to nie jest oryginał. Kolejnym mechanizmem, który jest podobny też właśnie do zniekształceń, są generalizacje, które polegają na tym, że doświadczasz jednej sytuacji w swoim życiu, później drugiej sytuacji, która jest bardzo podobna, trzeciej sytuacji, która jest bardzo, bardzo podobna, jest tworzony pewien wzorzec, który na przykład może brzmieć tak, że wszystkie blondynki są głupie. Generalizacja albo każdy facet to świnia. Czy każdy bogaty musiał ukraść wcześniej swoje pieniądze? Więc te generalizacje znowu pomagają nam w pewnym stopniu niby odnaleźć się w tym świecie, jakoś sprawnie się poruszać. Natomiast okazuje się, że nie do końca to tak działa i powoduje różnego rodzaju zaburzenia w postrzeganiu rzeczywistości, które później mogą na przykład nie pozwolić Ci stać się bogatą osobą. Ponieważ jeżeli uważasz, że bogaty to złodziej, no to w tym momencie wychodzisz z założenia, że jedyną drogą do zdobycia pieniędzy jest kradzież. Jeżeli Ty jesteś osobą, która ma
etyczne podejście do życia i ma pewną dozę moralności i wychodzisz z założenia, że kradzież jest zła, no to nie będziesz kradł, więc twój umysł może znowu uprościć sobie świat i przetłumaczyć, że skoro ja nie mogę kraść, a nie chcę kraść, no to nie mogę stać się bogatym, czyli jestem skazany na biedę. I teraz warto, żebyś sobie zaczął kształtować wieloperspektywiczne myślenie, czyli wchodzić na poziom racjonalny, ponieważ bogaty to złodziej, to jest pewnego rodzaju zero-jedynkowe założenie. Więc zacznij sobie tego typu ćwiczenia, żeby odnaleźć więcej brakujących perspektyw, tak jakby brakujące puzzle z pełnego obrazu rzeczywistości. Więc warto zdać sobie sprawę, że rzeczywiście są osoby bogate, które kradną, tak? Na pewno się takie zdarzają. Ale mamy kolejną perspektywę, że są bogate osoby, które nie kradną. I też takie osoby się zdarzają. Na przykład, nie wiem, aktor, który gra, nie kradł, w życiu po prostu gra w filmach i zarabia dużo pieniędzy. Czy jakiegoś rodzaju muzyk, który tworzy muzykę i zarabia dużo pieniędzy. Czy po prostu w najzwyczajniej w świecie ktoś, kto tworzył firmę i uczciwie zarabia pieniądze. Rzeczywiście są takie osoby i oczywiście są osoby, które kradną, które oszukują, które dzięki temu zarabiają dużo pieniędzy. Ale warto też zobaczyć drugą stronę medalu, bo z kolei, jeżeli byś założył, że bogaty to złodziej, to biedny w tym momencie mogłoby być w głowie uzasadniony jako ktoś uczciwy. W taki sposób mógłbyś to postrzegać, a to nie do końca zgodne z prawdą. Znowu warto sobie znaleźć perspektywę, że są biedne osoby, które są uczciwe, ale są też biedne osoby, które ukradły i kradną. I prawdopodobnie takich osób jest nawet więcej statystycznie niż osób bogatych, które kradną. Więc jak widzisz, masz w tym momencie większy wycinek rzeczywistości. Więc teraz pytanie do ciebie, jaką drogę wybierzesz? Czy będziesz na przykład biednym, uczciwym, ale masz jeszcze wersję, że możesz być bogatym, uczciwym. Oczywiście, jeżeli mielibyśmy jeszcze bardziej rozszerzać perspektywy, no to warto zauważyć, że są różne poziomy bogactwa, że możesz być średnio zamożnym i uczciwą osobą, możesz być bardziej zamożną i uczciwą osobą i tak dalej, i tak dalej. I bardzo bogatą osobą uczciwą. Więc zobacz więcej, rozszerzaj te perspektywy, jeżeli na przykład odnieślibyśmy się do relacji, jeżeli jesteś facetem, masz przekonanie, że wszystkie kobiety lecą na pieniądze, no to znowu zrób sobie taki eksperyment mentalny i też znajdź perspektywy, znajdź dowody na to, że są osoby, kobiety, które rzeczywiście lecą na pieniądze, są kobiety, które nie lecą na pieniądze, są faceci, którzy lecą na pieniądze i są faceci, którzy nie lecą na pieniądze. Więc znowu, więcej perspektyw. Więcej perspektyw, dzięki temu ogarniesz większą część rzeczywistości i będziesz mógł wybrać tą drogę, która będzie na przykład zgodna z twoimi moralnymi zasadami, która będzie uczciwa, która będzie dobra, która będzie pozwalała ci odnaleźć drogę. Warto też pamiętać o konsekwencjach, bo jeżeli odnieślibyśmy się na przykład do bogatej osoby, że bogaty to złodziej, no to mieliśmy już przykłady takie, że były bogate osoby, które ukradły pieniądze i później liczyły się z tego konsekwencjami. Natomiast na przykład ostatnia znana taka duża firma lotnicza i połączona z nią firma inwestująca w złoto. No to osoba rzeczywiście stała się bogata, no ale zapłaciła za to karę. I oczywiście prawdopodobnie są też sytuacje, że ktoś kiedyś ukradł i go kara nie spotkała. Przynajmniej taka zewnętrzna pytanie, czy jest w tym momencie spójny i czuję się z tym dobrze w swoim mentalnym obrazie samego siebie. Bo być może i karą jest cierpienie związane z tym, że taka osoba ma świadomość tego, że jest złodziejem. Więc zmieniaj perspektywy, zobacz więcej i dzięki temu łatwiej ci będzie zmieniać swoje przekonania i jednocześnie będzie ci łatwiej budować relacje, ponieważ jeżeli ktoś na przykład uważa, że musisz skończyć studia, żeby mieć pracę, no to w pewnym wymiarze rzeczywistości ma rację, bo rzeczywiście niektóre prace, jeżeli się skończy studia, będą tego wymagać. Będą wymagać papierka. Na przykład nie zostaniesz lekarzem bez zdobycia wcześniej doświadczenia. Ale też są inne wersje rzeczywistości, czyli też można znaleźć pracę nie posiadając studiów.
Natomiast, żeby też nie zafiksować się na tym, że wszystkie drogi są dobre albo żadna droga nie jest zła, warto, żebyś badał perspektywy. W taki sposób, w odniesieniu do statystyki, czyli zbadać, czy statystycznie lepiej jest skończyć studia, bo według mnie w obecnych czasach, a pamiętaj, to się może zmienić, tylko w obecnych czasach statystycznie lepiej mieć studia, ponieważ pracodawcy jednak z tego tytułu, że mają bardzo dużo potencjalnych pracowników, będą patrzeć na papierek. Być może się to zmieni, natomiast w obecnych sytuacjach warto, jeżeli nie masz alternatywy, czyli na przykład własnego biznesu, tylko będziesz szukać pracy na etacie, no to w tej sytuacji myślę, że jednak warto mieć studia. Oczywiście teraz pytanie jakie, ale to jest pytanie do ciebie, co chcesz w życiu robić. Więc ćwicz tego typu sposoby myślenia. Ja dziękuję ci bardzo za uwagę. Jeżeli interesują cię tego typu materiały, zapraszam na mój profil trenerski. Jak wpiszesz na Facebooku Łukasz Bieliński, coach i trener, znajdziesz mnie tam. I zapraszam cię także na kluby Futuro, w których jestem trenerem, bo tam także znajdziesz tego typu wiedzę i moi koledzy po fachu i koleżanki także umieszczają różnego rodzaju materiały, które mogą ci się przydać do tego, żeby realizować swoje cele, budować lepsze relacje i pozbywać się wielu negatywnych emocji, które być może tobie towarzyszą w życiu. Dziękuję ci bardzo, pozdrawiam cię i do zobaczenia. Cześć!